W przypadku osób chorych na stwardnienie rozsiane, to tutaj musi być skorelowana kwestia i leczenia, rehabilitacji i rehabilitacji zawodowej, moim zdaniem. Ja muszę powiedzieć, że akurat jeżeli chodzi o stwardnienie rozsiane, ale pewnie też o inne choroby, to tutaj jakby barwy polityczne nie mają znaczenia, bo w parlamentarnym zespole są też przedstawiciele i partii opozycyjnych. Trzeba podkreślić, tak, że naprawdę są to osoby mocno zaangażowane i bardzo dobrze, bo tu chodzi o to, żeby przede wszystkim pomóc tutaj ludziom. Jakby nie ma podziałów, tak, prawda? Tak. Natomiast no, to, o czym pani mówiła, że zaczyna brakować tych pieniędzy, to chyba w ogóle zaczyna, znaczy jest coraz więcej, natomiast nie mamy tych kadr. Dlaczego? Dlatego, że chyba system jest niedofinansowany jako całość. No więc my wprowadziliśmy ostatnio taką ustawę, która jakby gwarantuje, bo do tej pory nie było takiej gwarancji, że środki finansowe w budżecie muszą być na odpowiednim poziomie procentowym, że tak powiem, bo to jest ważne. Bogaci się państwo i ochrona zdrowia ma z tego tytułu określony procent, który powinien narastać. Bo my się i starzejemy, i mamy jeden z najniższych wskaźników w Europie w zakresie ochrony zdrowia. Wszyscy mówią, że taki bezpieczny system to jest taki, kiedy jest minimum 6% PKB na ochronę zdrowia wydatkowany w danym społeczeństwie. No i myśmy wprowadzili taką ustawę, która gwarantuje jeszcze nie w tym roku dojście do tych 6%, ale myślę, że w niedługim czasie to będzie zrealizowane. Myśmy już skrócili o jeden rok, także już w 2023 będzie te 6%. Natomiast kwotowo to naprawdę rok do roku to są bardzo potężne środki finansowe, będą zdecydowanie większe w systemie ochrony zdrowia. No i w związku z tym myślę, że osoby chore na stwardnienie rozsiane będą ewidentnie też mogły korzystać z tychże środków w różnych świadczeniach zdrowotnych. I w rehabilitacji, i w lekach, i w zaopatrzeniu ortopedycznym, prawda? I w dostępie do normalnych świadczeń, do wielu innych specjalistów, którzy no, wspierają osoby chore na stwardnienie rozsiane no, w takiej codziennej egzystencji. Także mam nadzieję, że to ewidentnie poprawi jakość życia osób chorych na stwardnienie rozsiane, a to właśnie wynika z tej większej ilości środków. System, wszyscy próbują reformować, my też go reformujemy, ten system. Natomiast, panie przewodniczący, ja myślę, że reformowanie systemu ochrony zdrowia to jest taka trochę praca syzyfowa. Ciągle ktoś ten kamień, że tak powiem, pcha w górę, a ten kamień się posuwa troszeczkę na dół. To nie jest taka praca albo skończona. Albo ta góra coraz większa. Albo ta góra coraz większa. Także no, staramy się. Po pierwsze muszą być pieniądze, ale muszą być przede wszystkim też kadry. Równolegle musi zadziałać kilka elementów i to jest istotne. No, na przykładzie stwardnienia rozsianego można pokazać jeszcze jedno. Staje się to choroba ludzi coraz młodszych, bo to niedawno jeszcze wśród dzieci nie diagnozowano stwardnienia rozsianego. Ostatnio niestety diagnozuje się, to jest liczba narastająca, a nie zmniejszająca się. Czyli można by założyć, że problem będzie się powiększał, a nie zmniejszał. Czyli to dofinansowanie, o czym pani poseł mówiła, że trzeba zwiększać systematycznie, rzeczywiście jak najbardziej zasadne. Czy jakby z punktu widzenia tych młodych ludzi możemy coś na przyszłość powiedzieć, obiecać, bo też z pewnością czekają, to akurat są ludzie, którzy planują swoje życie, którzy próbują coś osiągnąć, no nie wiem, zrobić, podjąć jakąś fajną pracę, czy studia. Tymczasem brak perspektywy leczenia, no do niedawno jeszcze był, teraz już jest mniejszy, ale jednak ta dostępność do leczenia jest nadal bardzo jeszcze ograniczona. Nie jesteśmy daleko nam jeszcze do poziomu Europy Zachodniej, powiedzmy sobie to szczerze. Jest lepiej, ale nie jest aż tak dobrze. Co można by spróbować zmienić właśnie w tym systemie, żeby ci młodzi ludzie poczuli się bezpieczniej? Wie pan, w
W przypadku osób chorych na stwardnienie rozsiane, to tutaj musi być skorelowana kwestia i leczenia, rehabilitacji i rehabilitacji zawodowej, moim zdaniem. I to jest bardzo ważny element, no i oczywiście kształcenia, bo jak Pan mówi, że to młodzież, dzieci, to są jeszcze osoby w wieku, kiedy po prostu korzystają z edukacji. Czyli wszyscy muszą być zaangażowani w to, aby taką osobę nie tylko leczyć, nie tylko rehabilitować, ale także przygotowywać do takiej do codziennego życia, do codziennej egzystencji. Tutaj też bardzo istotnym determinantem jest po prostu, jak ta choroba przebiega, prawda? My wiemy, że im młodsza osoba, tym z reguły ten przebieg jest bardziej gwałtowny i szybko te osoby niestety są uzależnione trochę od nas, więc my musimy zrobić wszystko, żeby maksymalnie ograniczyć postęp takiej choroby, a same osoby musimy bardzo mocno aktywizować i od strony edukacyjnej, i od strony takiej potem przygotowania zawodowego, żeby były niezależne. My zdajemy sobie z tego sprawę, że osoba nawet jak jest chora, ale jest samodzielna finansowo, prawda, niezależna, albo jest po prostu aktywna zawodowo, to ona ma zupełnie inne poczucie własnej wartości. Te osoby po prostu znakomicie funkcjonują w życiu społecznym ku własnej satysfakcji, ale i ku satysfakcji całego społeczeństwa. Po prostu, przepraszam, że tak powiem, nie są ciężarem i nie mają takiego poczucia, a wręcz przeciwnie, bardzo często mają poczucie ogromnego sukcesu zawodowego, sukcesu życiowego, dlatego że wbrew i mimo tej niełatwej sytuacji odnoszą sukces zawodowy i ta satysfakcja jest podwójna. Myślę, że dużo bardziej cieszą się te osoby z takiego sukcesu zawodowego swojego, bo wiedzą, jak wiele ich to pracy kosztuje i jak z wielkim podziwem często społeczeństwo odnosi się do takich osób. Pani poseł, podsumowując naszą rozmowę, czyli co, nie spoczywamy na laurach, tylko działamy dalej, parlamentarny zespół nie rozwiązujemy, a wręcz przeciwnie, wzmagamy działania. Tak, oczywiście zespół parlamentarny działa, pracuje, będą kolejne spotkania i jednym z tematów na pewno będzie rehabilitacja, bo oczywiście zostały ustawy, te, które zostały nie tak dawno przyjęte, one są wartością absolutnie, ale też pojawiają się pewne niebezpieczeństwa, o których musimy mówić na zespole i które musimy sygnalizować. I jednym z tych niebezpieczeństw to jest rehabilitacja domowa. Jak ona będzie realizowana i czy ona ma szansę funkcjonować bez zakłóceń, bo wiemy, że pojawiają się pewne sygnały niepokojące i to sygnalizuje Pan Przewodniczący, bo trzeba wprost powiedzieć, że Pan Przewodniczący trzyma rękę na pulsie i na pewno tych sukcesów absolutnie nie udałoby się osiągnąć bez tutaj ciągłego i takiego nieustającego drążenia tematu przez Pana Przewodniczącego, który, powiem kolokwialnie, dziurę kręci w brzuchu Pani Przewodniczącej, jak coś nie domaga i nie odpuszcza, więc muszę wprost powiedzieć, moje sukcesy to są sukcesy nasze wspólne wszystkich, ale tutaj Pana Przewodniczącego też przeogromne i właściwie w głównej mierze, mogę powiedzieć. Dziękuję bardzo za takie miłe słowa, spodziewa, ale przede wszystkim chcemy, żeby to były sukcesy ludzi, którzy oczekują na tą poprawę swojego losu, a które tak, do tej oczywiście pory były tak w naszej ocenie trochę traktowane marginalnie, to bardzo było źle. W tej chwili rzeczywiście można powiedzieć, jest jakiś sukces. Szkoda tych pokoleń, które jakby nie załapały się na to, że na te zmiany korzystne, ale to już jest proces nieodwracalny, niestety na to nie mamy wpływu. Na to nie mamy wpływu, ale musimy patrzeć z wielką nadzieją na to, co przed nami i po prostu ciężko pracować i tyle. Dokładnie tak. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Pani poseł. Gościem PTSR TV była Pani poseł Anna Kwiecień z Prawa i Sprawiedliwości, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu do spraw Stwardnienia Rozsianego. Dziękuję bardzo. Dziękuję.